Dzień dobry, witam serdecznie, jestem Pankus, a to jest Fallout 4. Jesteśmy w jednym z magazynów w jakiejś tam wesołej wspólnocie czy innej takiej. Próbowaliśmy rozwiązać sprawę pokojowo, niestety się nie da. Zostaliśmy zaatakowani brutalnie, bezpardonowo. Nie mieliśmy absolutnie żadnej szansy na obronę. Więc Ada zaczęła po prostu szlachtować ludzi bez opamiętania. Tak było, nie zmyślam. Jak nie wierzycie, to możecie sobie oczywiście obejrzeć poprzedni odcinek, no ale zakładam, że jak jesteście tutaj, to widzieliście poprzedni, prawda? Dobra, może nie będę tu kradł za dużo? By się nie... O kurde, Buda w środku budynku, ciekawe. Skubany, jak się chciał pudłem zasłonić. I nawet mu to wyszło, muszę powiedzieć. A! Kurde. Co za pułapka zostawiona na mnie. No dobra, to chyba oczyszczone w takim razie i możemy lecieć do kolejnego magazynu, którego właściciel nie będzie zadowolony, że do niego wchodzę, ale... Jak mam być szczery, to... Niewiele mnie to interesuje, tak na dobrą sprawę. Ale to sobie wezmę. No dobra, to spadamy. Spadamy, bo tu mamy jeszcze następnego questa, który nam wpadł ostatnio zupełnym przypadkiem. I dobra, tutaj. Dobre sąsiedztwo, muszę zapamiętać. Wesoła wspólnota. Troszeczkę mi się nazwy pomyliły. Dobra, znowu save. Kurwa! Nice. Przepraszam. Bierz go. Bardzo ładny. Do mnie z pistolecików? Ale ona jest niesamowita na ludzi. Podoba mi się to. Dobra, tak na szybko w sumie tutaj będę przebiegał przez te rzeczy, bardziej w poszukiwaniu komiksów i ewentualnie figurek. Jakoś specjalnie tutaj lutował nie będę. The Last of Them, mówisz? To jak tak mówisz, jak masz takie informacje? Z jakiegoś źródła, które jest mi nieznane, to pozostaje mi wierzyć ci w 100%. O, nie będę zbierał tylko jakieś tam, no i biorę wszystko, co jest do zebrania. No nic, musicie się nauczyć, drodzy widzowie, żeby mi nie ufać w tym, co mówię, że będę robił albo nie będę robił w grze. Zawsze można to sobie wziąć przez negatyw i wtedy będziecie wiedzieć, co zrobię. Chyba, że nie. Chyba, że was zaskoczę i faktycznie będę słowny, co się czasami zdarza mimo wszystko. Nigdy nie wiecie, czego możecie się po mnie spodziewać. Taki jestem, kurna, nieprzewidywalny. Dobra, Steam paczek i lecimy do ostatniego magazynu, tylko ten tak jakby był... A nie, myślałem, że jest poza...
tą miejscówką, która znowu zapomniałem jak się nazywa. Dobre sąsiedztwo. Nie, czyżby level leciał? Już teraz nie próbuję gadać, nie? To już... O! Silent killer! Co się kolegom zasłaniasz? Nieładnie, tak? Co tam się wydarzyło? No dobra. Wyczyszczone. Sprawnie poszło. No, widzę, że żadnych tajnych fantów nie mieli tutaj pokitranych. Dobra, no muszę przyznać, że Ada z tym wyposażeniem to jest po prostu kombajn do ludzi. Co mi się oczywiście bardzo podoba. Czy ja już mam bardzo mało nabojów do tego karabinu? Czy koniecznym będzie udać się na jakieś małe zakupy? Nie. Jeszcze nie. Ale ten moment niewątpliwie nadejdzie. Tylko ci sprzedawcy nie mają zbyt wielkich ilości tej amunicji całej. Ale tak to jest, jak się chciało troszeczkę oszukać. I się wypsztrykało całą amunicję na bossów. Smell that? Charlie. I've heard some exterminator cleaned out the rats in the old warehouses. Wouldn't know anything about that, would you? I don't know what you're talking about. Oh, that's right. And I don't know why I'm handing you all these caps. Funny world, ain't it? Bardzo dziwny świat. Hey, Charlie. My client appreciates the work you did with his rat problem. Now, if you're buying, let's hear what you want. To nie, dzięki. Not looking to buy right now. Dobra, bo mamy do pogadania z tym typem tutaj. Pytanie, czy on tu nadal jest. Jest. Słuchaj, mam o czymś z tobą pogadać. Czy muszę mu zapłacić? Everything's negotiable. Would you take 200? Drive a hard bargain. You just bought yourself an extra gun. All right, boss. Let's get out of here. Nie. Keep leading and I'll follow you. Ukończono, porozmawiaj. A, ale... Ada, czekaj! Ada? Would you like me to go with you? Tak. Time to hit the road. Excellent. I'll endeavor to do my best. MacReady idzie do... A co mnie obchodzi, gdzie idzie MacReady? Sieczy szlak, kino samochodowe, za ile ja mam tych rzeczy już w ogóle. No dobra, no niech idzie do sanktuarium, ale no mi nie jest potrzebny do niczego. Wyjście kapsli za towarzysza, bo takie miałem zadanie. Kurde. Bez sensu. Dobra, idziemy do tej... pani Gulowej, która nam... której zadanie nam wpadło ostatnio. Bo aż jestem ciekaw, co ona tam kombinuje. Że nie udało mi się ugrać więcej kapsli. Punkcik jest. Może faktycznie w te charyzmy pójdę? No i tak już jestem dość wysoko. Ale dobra, lecimy. Ja lubię przegadywać ludzi. Chciałem przegadać mechanika też na live'ie i ogólnie miałem o tym wspomnieć w poprzednim odcinku, ale zapomniałem.
I jak tak czytałem sobie w necie, to jest bardzo polaryzujący temat. Niektórzy twierdzą, że mechanika wypadało zabić, inni twierdzą, że nie wypadało zabić, bo coś tam. Ja na swoją obronę powiem tak, że próbowałem się ugadać i w sumie nawet mi tam wszedł rzut na charyzmę i on się zgodził, że porozmawiamy, znaczy ona, a potem zeszła i zaczęliśmy się strzelać, więc nie wiem, czy padłem ofiarą jakiegoś krnąbrnego baga, czy o co chodziło. W każdym razie chciałem pogadać, ale nie wyszło, więc jak najbardziej uznaję swoją historię za legitną, no. Chciałem się dogadać, ale się nie udało, więc... Ready to get to work. Are you gonna tell me what we're actually doing? Look, we're pulling a job here. Big payoff. Taking some things that aren't technically ours yet. If you expect me to work for you, I'm gonna need more information than that. Curious type, eh? All right, I'll spell it out for you. You are gonna be doing some digging. What are we digging for? Buried treasure? You could call it that. But seriously, lay off the questions. The other two are down there digging already. Go give them a hand. Chcesz pod bank się podkopać, czy co? Dąż do pracy przy podkopie. Gdzie? Dobra, szemrany kwestior, ale jestem specjalistą od takich. Z góry mówię, coś mi tu śmierdzi, no ale exp, prawda? Na drodze nie leży. I think we can finally get through. Wanna see what's on the other side? Oh yeah. Dobry. I don't know, man. Starting to feel like we're doing. Coś wam pomóc? Jak sobie z błotniakami radzi, też całkiem sprawnie. Co, już? Porozmawiaj z Bobby? No, wejdźmy tu, zobaczmy, co my tu mamy w ogóle. Aha, ale tu nic nie poklikam. I niczego się więcej nie dowiem, no dobra. Znaczy, może zaraz się dowiemy. Może zostanie nam wytłumaczone, o co to kurde chodzi. Looks like we are having crab for dinner tonight. You'd eat my lurk? Ugh, no. Disgusting. Tough, but somehow slimy at the same time. Well, you stuck around at least. So I guess you're promoted. You get to be my new gun. Ale kim ty jesteś w ogóle? Just need one more guy, an old friend. He'll want a fair cut, but we saw what being cheap got me. Who is this guy? He's just the guy we need to speed things along. Ale mnie ciekawi ten quest. And not much else. First, I think it's best if you actually see what we're after. I have some things to check on in Diamond City. Head over to the noodle shop there. And I'll meet you when I finish up my business. Aha, w Diamond City. Czy my się na razie do Diamond City nie wybieramy? Więc obierzemy sobie jakiegoś innego kwestiora. Kusi mnie dokończyć to zadanie z tymi wieżami przekaźnikowymi, żeby tam te taśmy wczytać. I możliwe, że się tym zajmiemy. Tylko możliwe, że sobie skoczymy wcześniej po pancerz wspomagany. No dobra, wyjdźmy na razie stąd, zobaczmy gdzie to jest na mapie i ewentualnie wtedy się tam udajmy. Z tą enklawą też fajnie by było dokończyć questa, ale enklawa jest chyba jeszcze bardziej na południe. Dobra, co to było, co to było, co to było? Echa przeszłości? Nie. Semper Invicta? Nie. Wigilia wszystkich? Nie. To, czytaj holotaśmę. I to jest, no, tu byliśmy i było spoko, więc teraz pójdziemy tu, więc też powinno być spoko, więc let's go! Może przyzwiemy w końcu tego Avengersa. No to chyba o to chodziło, nie? O tym był quest, że trzeba było wczytać jakąś konkretną muzykę i wtedy zjawiał się jakiś
Super bohater, który zabijał bandytów. O, dzień! Jak fajnie. Już się spodziewałem, że znowu przyjdzie nam w nocy się tutaj zlepać. O kurde. No, no tak, no, podchodzenie do tych beczek mogło być głupim pomysłem, przyznaję. Co my tutaj mamy? Super mutanty, to ja bym sobie bardzo chętnie wypróbował to. No, przyznam, liczyłem, że padnie na strzała. Okej. Tylko słyszałem, ale też oberwałem. Terio, to jest cały obóz jakiś... O kurde, tam na górze też są. No, spodziewałem się... O Jezus, o Jezus, o Jezus. Spodziewałem się więcej po tej broni. No, gdzie się chowacie? Dobra, no tam jest jeszcze ten z działkiem obrotowym, tylko gdzieś się... Gdzieś się skitrał. A wolałbym go, szczerze mówiąc, z dystansu. Ja jestem typu na górze. No nic, chyba się tam trzeba przejść do niego. Au. Ale to dobrze, bo przy okazji mamy high ground. Proszę mi nie zabierać dźwięku. No tu przyszedł. Ada, możesz się nim zająć? Bardzo bym był wdzięczny. Jak on mi tu wejdzie na twarz. Dobra, nieważne. Sam sobie poradziłem. Ale dzięki za chęć. Coś tu ma... Uuu, no mamy. Nie odmówię. Nabój, 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 pieniądze i zapalniczka. Kurde, człowiek tu by najchętniej... A po co mi ta winoc? Człowiek by tu najchętniej każdy kącik, kurde, przeszukał, żeby każdą skrzyneczkę i wszystko, co możliwe, znaleźć. Każdy nabój. A tu też widzę, jakaś bójka musiała być wcześniej. Tu martwi bandyci leżą.
Ale dobra, no super mutanty to nawet nas nie interesowały, chociaż teraz mnie zainteresowały, bo może miały coś ciekawego tam na górze. W swojej głównej siedzibie. Jeśli mogę to tak nazwać. Więc zobaczmy. Może jakaś historia tego miejsca, coś teges? Ochraniacze na ramiona supermutanta. Ciekawe, mini atomóweczka. No proszę bardzo, zyskujesz na stałe lepsze ceny podczas zakupów u handlarzy. Haha, nice. Pistolet metalowy, metalowy, dobra. I wyjdź. No, ale tak jak mówiłem, ta miejscówka nas w ogóle nie interesowała. Ale karabin snajperski całkiem wesoły, muszę przyznać. Nie wiem, czemu spodziewałem się one-shotować wszystkich. A. Ekrany wczytywania mówią, że jest jeszcze lepszy chyba karabin snajperski, więc... Może wtedy. Dobra, w sumie ona chyba sobie, wydaje mi się, całkiem świetnie powinna poradzić z nimi. Ale nie będę taki, też trochę pociacham. Otóż to. Nawet niszczy dźwięk. Wysuń anteny. Zaraz odpalimy co trzeba. Proszę bardzo, karabin szturmowy nawet sobie leży. Wczytaj holotaśmę. Nawiązano połączenie. Przenieś pliki używając terminala wieży przekaźnikowej. Sprawdź transkrypcję holotaśmy, aby uzyskać więcej informacji. To tu mam coś zrobić? Aha, zobacz holotaśmę. Transkrypcja. Czysta, czysta, czysta. O, okej, trochę tego jest. Pobieranie nagrań, dopasowanie nazwisk. Koni, próbowaliśmy przywołać czarnego diabła. Miał chronić nasze farmy, żeby coś tam. Człowiek, którego szukacie, nie jest bohaterem. To złodziej, a noszony przez niego pancerz należy do enklawy. Uuu, shit. Gadasz bzdury, kolego. Diabeł jest strażnikiem. Chroni farmy od szumowin, takich jak ty. Nie obchodzi mnie twoje zdanie. My chcemy tylko wiedzieć, gdzie on jest. Sprawdźcie na posterunku policji. Ponoć pracuje tam za dnia. Czyści toalety. Powinniście zajrzeć do jednej z nich, tylko porządnie. Sierżancie Hodges, bądźcie tak mili i podajcie mi ten młotek. To zwykła strata czasu. Wiemy, że posiadasz informację o X-02, a ostatnio znaleźliśmy chyba X-01. To jest pancerz wspomagany. Ostatnio, czyli na live, polecam nadrobić, jak ktoś nie widział. Dobrze, dajcie mi kartkę ołówek, narysuję wam mapę, niezrozumiałe. I fajkę, muszę zapalić, to wymaga kreatywności. A może jeszcze coś do picia, albo masaż. Posterunkowy Bradley doskonale posługuje się pięściami. Chcę papierosa, albo całą paczkę. Co to znaczy sprawdź ścianę? Nie rozumiesz? To tam tkwi diabeł, w szczegółach. On specjalnie gada wymijająco. Posłuchaj, jeśli nie możecie go znaleźć, może powinniśmy go wywołać. Trzeba mu tylko zaśpiewać jego piosenkę. Dość tych bredni opóźniania. Gadaj, gdzie jest pancerz. Oh, beautiful, full spacious skies for amber waves of grain. Tylko nie to, znowu. Oh, purple mountain majesty is above the fruity plain. Na litość boską, czy ktoś go wreszcie uciszy? America, America, God shed his grace on thee. Uważaj, tortury mogą spadać, że jego zeznanie będzie niewiarygodne. Nie obchodzi mnie to, chcę tylko zamknąć tę przeklętą gadanczkę. Nie znaleziono dopasowania.
Zbadaj centrum racjonowania policji bostońskiej. Wspomniany w transkrypcji. Sir, znaleźliśmy pancerz, mieliśmy szczęście, ale na podstawie zeznań więźnia sprawdziliśmy pobliskie komisariaty policji. Okazało się, że pod centrum racjonowania policji bostońskiej znajduje się tunel serwisowy pasujący do jego opisu. Dobra robota, sierżancie. Jak rozumiem, wydobycie go nie będzie problemem. Nasi ludzie właśnie nad tym pracują. Sir, co zrobić z więźniem? Zostawcie go. Jeśli będzie miał szczęście, wykrwawi się na śmierć, zanim znajdę go badyć. No czyli tuptańsko po pancerz wspomagany X-02. Logika podpowiada, że jest lepszy niż X-01, który jest prawie tak dobry jak piekielny pancerz enklawy. Czyżbym znalazł coś lepszego? Radio, sygnał radiowy rodziny Millerów, transmisja radiowa supermutantów. O Jezu, ile tu jeszcze jest tych transmisji. Pewnie jak je posłucham, to będzie kolejne 48 zadań do wykonania. I już my nie skończymy tego Fallouta w tym roku. Ja tu mówię, ostatnio się zastanawiałem nad Skyrimem. Kurna, Skyrim to 2026 najbliżej. Jezus, że ja będę musiał, jak skończę God of War i Assassin's Creed, to będę musiał rzucać po dwa odcinki Fallouta dziennie i nic więcej, tylko Fallout. Radioaktywny jeleń. To w sumie może też nie byłoby głupim pomysłem, żeby się tylko na Falloutie skupić. Dobra, tam widziałem wieżyczkę, ale na razie nie interesuje. Zablokowane, otwierać! Zastanów się, jakieś paskudne rzeczy dzieją. Wszystko dobrze? Z czym ty się tu... Zostaw tego jeleni! Co on ci zrobił? No okej, może był zdziczały po prostu. O, drzwi zablokowane z drugiej strony, a to mi coś powie, jak się tam dostać może w inny sposób? No górą najlepiej, ale... O Jezus, skakanie w tej grze. Nienawidzę. Nie, ewidentnie nie o to chodzi. Nie no, musi o to chodzić. To jest jedyna opcja, żeby się tam dostać górą. Nie? No to jeszcze jest, ale nie jestem w stanie obniżyć sobie tego, więc odpada. Więc jedyną opcją jest po prostu próba wejścia. Tak jak właśnie to próbowałem zrobić. Czyli stąd, tu. No ale niestety nie umiem tego dokonać. To jest poza moimi zdolnościami. Skakanie w tej grze jest... zjebane. No co mam wam powiedzieć? No naprawdę bardzo bym chciał, ale naprawdę bardzo nie mogę. No przecież ja skaczę na 3 cm, no co to jest? Nie da się, no... Naprawdę mam ogromne chęci, ale się nie da, no. No tam mam wejść, no to spoko, no ale jakoś się muszę dostać do samego tego budynku, nie? No tylko i wyłącznie z góry. Ja się nie da wejść tam z góry. Nie, no nie, nie. Nie wierzę w to gówno, no. Tam się ktoś strzela, ale mam to gdzieś, nie interesuje mnie to. Ja chcę wejść do tego budynku cholernego. No nie, no to jest jedyna sensowna opcja, ale moja postać jest upośledzona w skakaniu. Dobra, udało się, ale i tak nie tak jak to planowałem zrobić, tylko pytanie... Aha, dobra, i teraz tu? Dobra, nie, robię save'a, bo jak stąd spadnę, to się po prostu uduszę. Ale to jest zjebane, jak można zrobić tak zjebany system w ogóle skakania i poruszania się po takich obiektach, tym bardziej, że zadanie tego wymaga. Chryste panie, jeszcze jest tutaj kretoszczury po drodze podziabały. No ale dobra, jesteśmy.
No nigdy więcej, absolutnie. Już myślałem, ściągałem kombinezon. Już chciałem szukać informacji, czy nie wiem, jest jakiś perk albo cokolwiek, co pozwala wyżej skakać albo coś. No. Padaka totalna, naprawdę. Dobra, gdzie są te drzwi? Otwórz mi to. Terminal wojskowy, a w ogóle nie wygląda na bazę. Ta co, to jest pewnie zamknięte? Nie, no normalnie, otwarte. Wszystko pootwierane nagle. Tu kreto szczury wyszli. Dobra, co mamy w terminalu wojskowym? Pewnie automatron. A nie, jest coś... Znaczy protektor, nie automatron. Funkcjonariusze bostońskiej policji nie mają pozwolenia na wchodzenie do magazynu i w żadnym wypadku nie mogą się po nim kręcić. Nie obchodzi mnie, czy przynoszą nam żarcie i fajnie się z nimi gada. Doniesiono mi, że w ich jednostce trwa wewnętrzne śledztwo dotyczące braków w zaopatrzeniu. I nie zamierzam pozwolić, żeby zrzucili swoje problemy na nas. Jeżeli detektyw McDonald znowu zacznie łazić koło magazynu, aresztujcie go i przyprowadźcie do mnie, sierżant jakiś tam. Żywność, środki medyczne, alkohol, tytoń, odzież, chłodziwo i sterowania nie odpalamy. No dobra. Tunel serwisowy. Łyczek kawury. Kończy się, trzeba kończyć nagrywanie. Niby jeszcze jeden odcinek miał dzisiaj wlecieć, ale chyba sobie daruję. O. Dawaj, bierz ich. Dobra, no jak na magazyn wojskowy, to... Okej, bardzo infuzyjny, fajnie, fajnie. Fajnie by było znaleźć tu coś... mega porządnego, nie? Na przykład pancerz X-02. Ale też jakieś brońki może ewentualnie. Przyznaję, głupi pomysł. Myślę, że ten kretoszczur wyleciał w powietrze, jest jakiś taki super turbo niesamowity. Terminal średni, dobra, dobra. No, jest stanowisko do naprawy pancerza wspomaganego. Dajcie mi ten pancerz wreszcie, czy nie? Jest! Będę pierdzielonym Batmanem! Dawaj, otwieraj mi to. Dobra, wyłącz. Nie chcę się narażać na prawa autorskie. What the fuck? Nice. Ciekawe, czy jest lepszy od pancerza enklawy. Aby aktywować, przeczytaj instrukcję. Błąd, okej. Dobra, co tu mamy? Diabelski terminal. Nie wiem, czy chcę to klikać. Safe wymaga terminalu. Naprawdę? A, no to tu jest terminal. Witamy w terminalu. Opuszczam enklawę, jak stać się diabłem. Byłem kiedyś oficerem wojskowym, patriotą noszącym mundur z dumą. Ukończyłem akademię z wyróżnieniem. Szybko zdobywałem kolejne awanse. Dołączyłem nawet do elitarnego oddziału zwanego Diabelską Ręką. Jako jednostka sił specjalnych otrzymaliśmy dostęp do nowych prototypów, z których perłą w koronie był pancerz wspomagany X-02. Używając go, oczyszczaliśmy pustkowie z mutantów, dzikich i nieczystych. Znaleźliśmy stare technologie, odkryliśmy niezbadane terytoria. Wszystko to czyniliśmy z bezwzględną wydajnością, za to otrzymywałem medale, wyróżnienia, a jednak ogarniało mnie coraz większe rozczarowanie. Drwimy z obcych i mówimy, że są nieczyści, ale po każdej misji to ja czułem się brudny. Wszystko robiliśmy, aby zdobyć zasoby i strategiczne pozycje dla enklawy. Nie martwiliśmy się tym, kto płaci za naszą pracę. Często były to dzieci. Niektóre dopiero co narodzone. Jeśli pytacie mnie, dlaczego zdezerterowałem, to nie chodziło o jedną konkretną rzecz. Nie chodziło o jedno płaczące dziecko, jedno wydarzenie, które mnie zmieniło. Moja wiara w to, co robimy, po prostu uległa erozji z czasem. Jakby powoli ktoś odzierał mnie ze skóry, warstwa po warstwie. Kiedyś wierzyłem, że enklawa będzie chronić ideały państwa, na którym powstała. Teraz rozumiem, jak bardzo się myliłem. W końcu zostawiłem enklawę na zawsze. Początkowo nie byłem pewny, czy za mną ruszą. Pancerz był cenny, istniało tylko kilka współczesnych prototypów X-02, ale pułkownicy mieli problemy na różnych frontach. Okazało się, że śmierć prezydenta
Edena wprowadziła odpowiedni chaos i moja decyzja przeszła stosunkowo bez echa. Może kiedyś nadejdzie czas zapłacić rachunek, ale póki co mogę spokojnie przemierzać wspólnotę. Pewnego dnia natrafiłem na starą holotaśmę z nagranym programem lokalnej stacji. Słuchowisko było fatalne i słusznie zdjęto je z anteny po kilku pierwszych odcinkach. Diabeł był karykaturą, miał rogi, widły i chwytliwe powiedzonka. Przyciągnęło mnie jednak imię tej postaci. Był diabłem, tak jak ja, ale w jakiś sposób nie pozwolił, by go to definiowało. Zmienili go w prawdziwego patriotę. Zanim się zorientowałem, zacząłem odgrywać jego rolę. Znalazłem bunkier pod starą policyjną stacją racjonowania, w którym znajdowało się mnóstwo zasobów. Zacząłem nasłuchiwać sygnałów z okolicy i pomagać osadnikom. W słuchowisku czarny diabeł z tysięcy mil nasłuchiwał patriotycznych utworów. Ja oczywiście nie mogłem tego robić, ale zacząłem nadawać stare pieśni enklawy, które znalazłem na holotaśmie. Zhakowałem też kilka okobotów, aby zdalnie monitorować osady. Część osadników zrozumiała, jak to działa. Zaczęli odtwarzać muzykę, gdy tylko potrzebowali pomocy. W chwili obecnej ograniczyłem nadawanie do zaledwie kilku utworów. W sumie mam ich 8, ale nie chcę odtwarzać wszystkich. Niektóre otwierają stare rany. Wyczyść sygnały, otwórz radio. Muszę odłączyć radio dla własnego dobra. Kiedy byłem członkiem diabelskiej ręki, odtwarzaliśmy je podczas bitew. Kiedy stałem się czarnym diabłem, muzyka odpowiednio mnie nastrajała, ale w tej chwili melodia przypomina mi o zbyt wielu złych wspomnieniach. Poza tym, w moim stanie fizycznym nie mogę dłużej być diabłem. Zdecydowałem się zostawić pancerz tutaj. Może ktoś przejmie moje dzieło? Jeśli to czytasz, proszę tylko o jedno. Aby tu wejść, musiałeś włączyć radio. Proszę cię jedynie o to, abyś wyłączył je. Tym razem na dobre. Konsola zawiera wyłącznik główny, który robi zwarcie w sygnale radiowym. Przerzucenie przełącznika powinno też odłączyć elektroniczny zamek przy sejfie. Może w ten sposób zdołam ci się odwdzięczyć. Proszę cię o tę przysługę, bo może wciąż gdzieś tam będę, żyjąc jak zwykły cywil. A jeśli natrafię gdzieś na grające radio, nie chciałbym znowu usłyszeć tej muzyki. Aha, czyli mogę albo włączyć, albo dokonać. Nie no, posłuchajmy go. Ukończono. O, co my tu mamy? No laser to nie. Nabój, nabój, ogniwo, przedwojenne pieniądze i X02 diabelskie piekło. Że jakiś upgrade do pancerza, co? O, oh, shit! Ocalały z enklawy. Kurde, ale mnie tu zaszli. Przyszli po niego. Dobra, let's go. No zapraszam, zapraszam. Skąd wy tu, jak tam jest zamknięte? Ktoś jeszcze? Chyba nie. Nieśmiertelnik, karabin snajperski, lasierowy. Mieliście coś ciekawego? Ten to wygląda jak z ten Village People. YMCA. A, to jest takie zamknięte, że otwarte. Okej. Okay. No dobra, ale tu jeszcze mamy coś ciekawego. O, gule. Takie to ciekawe. Dobra, mamy zajebisty pancerz. Trzeba wrócić. O, holotaśma, hasło do tunelu. Pokazano tatuaże. No proszę bardzo. Dobra, bo tu dużo rzeczy widzę fabularnie jeszcze jest. Hodges miała przy sobie Hodges miała przy sobie dziennik, więc warto by przeczytać tu jakieś holotaśmy, warto by je odtworzyć, ale tym zajmiemy się, moi drodzy, w następnym odcinku, bo na dzisiaj to tyle. Dzięki za oglądanie i trzymajcie się. Hej pa!